Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i gierka znana jako Noxious Wits. I tak, powiem wam szczerze, nie pamiętam, czy kiedykolwiek pokazywałem ją na kanale, czy nie. Ale mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Zagrywałem się w nią bardzo dużo, jeśli chodzi o demko. I mogę nawet się pochwalić, że miałem wszystkie achievementy w demku. Ale tak, jak jeszcze jestem, wyszła pełna wersja. Czy pełna wersja, no Early Access, tak nawet się powiedzieć. Tak czy inaczej. Jest to Vampire-like, czyli Vampire Survival z Brutotto i tym podobne rzeczy. W klimatach, podobnie jak Pesticide Not Required, farmerskich, tak, tylko trochę inaczej to wygląda. A jak konkretnie, to dowiecie się niebawem. Tak czy inaczej, na razie, jak widzicie, nie wiadomo nic o żadnych postaciach. Poza tym, że musimy zobaczyć 30 drzew, o tym, no, powiem trochę więcej w trakcie rozgrywki, tutaj odmień 10 narzędzi, czy nie jestem pewien. I tak czy inaczej, startową postacią, którą mamy, jest Farmer. Damage w 30, HP 100, 15% więcej szczęścia i szybsze harwesty. No i tam były trzy opcje broni do wyboru, czy narzędzi. Tak czy inaczej, sezonem, w którym możemy grać, to jest wiosna. I cóż, mamy 7 szans na deszczowe i listę dni. A przy czym, żeby nie było, oba efekty są dosyć ciekawe. Ale mniejsza z tym. To co ważniejsze, zaczynam rozgrywkę. I oto jak się to zawsze zaczyna. Wybieramy jedną z trzech jakby startowych broni. Przy czym każda postać ma inne, tu mogę powiedzieć, bo w tym chyba były trzy postacie. Tak czy inaczej. Można wziąć w tym przypadku towel, to jest chyba jakaś taka malutka łopatka, sierp albo widły. I powiem wam, że wszystkie są bardzo dobre. Ale osobiście najbardziej lubię sierpa, więc bierzemy sierpa. I tak, dzień pierwszy, musimy przeżyć, jeśli nie mamy 10 dni. I tak, dzień jest teraz. Jest on czysty. Noc też będzie zwyczajna. I tak, w ciągu dnia po prostu sobie chodzimy i się bronimy. Możemy też takich tutaj pomocników sobie jakby ratować. W postaci właśnie różnych roślinek. I co jeszcze jest ważne, w ciągu dnia możemy właśnie też aktywować rzeczy pokroju, tutaj proszę, ten krzaczek. To kosztuje nas o te tutaj punkty, to jest ogólnie, jeśli się nie mylę z nazwy, chyba woda. Jest to osobne od naszych expów, które mamy tutaj. I właśnie każdy zebrany krzaczek, bądź drzewo, daje nam coś. Poza tym, że oczywiście są jeszcze typowe level-upy, zrobiliśmy drugi, więc tutaj możemy coś wziąć. Chyba, że to nie było za level-upa, a za coś innego, nieważne. Tak czy inaczej, weźmy sobie spina. I tu właśnie mamy przykład tego, co jest za krzaczek. Dostaniemy truskawkę, która zwiększy nam prędkość ataku, ale zmniejszy zasięg narzędzi. I osobiście to wezmę, zawsze można też zrefundować za część kosztu. Bierzemy i proszę. Teraz tak. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak to wygląda konkretnie z tymi ulepszeniami, wszystkim, co jest za poziom, co za co. Ale tak czy inaczej, możemy teraz wziąć kolejną rzecz. Tak czy inaczej, weźmiemy sobie przycinacze. One biją mało, ale biją bardzo szybko wszystko, co jest w pobliżu. Widzicie, tak jakby cięcia, takie ciach, 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 ciach. To właśnie one. Osobiście polecam bardzo, bo jest to jedno z po prostu bezpieczniejszych rzeczy. I tak, jesteśmy teraz w sekcji nocnej, gdzie zamiast zwykłych roślin i możliwe, że zamiast tych roślinnych kolegów, tego nie jestem pewien, bo dawno w to grałem, ale pojawiają się kaktusy. I polując na kaktusy w nocy, zyskujemy bardzo dużo wody, co pokazuje po prostu różnicę gameplayową pomiędzy dniami i nocami. W nocy staramy się gromadzić wodę, no i przeżyć. W dzień natomiast ją wydajemy na rośliny. O! Okej, chyba w każdy dzień po prostu dostajemy ulepszenia. Tak, healthier every day, więc chyba tak. I tutaj weźmiemy sobie dwa regeneracji. Rules of Trade. Możemy wziąć Pepper Grinder. Fertilizer albo Trowel. Weźmy Pepper Grindera, czyli pieprzniczkę dosłownie. Ona tworzy takie, raz na jakiś czas właśnie, eksplozje pieprzu, które mają dużo większy lifesteal. I tak, jak gadaliśmy wcześniej właśnie już o drzewach, poza krzaczkami, to właśnie są też drzewa. I jest to dosyć istotne. Drzewa są zdecydowanie droższe, jak zauważyliście. Ale są również zdecydowanie mocniejsze.
Bonusy z drzew zazwyczaj są po prostu naprawdę o wiele, 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 wiele lepsze niż to, co mogą zaoferować krzaki. No aż nas i tak nie stać, więc ja tutaj wezmę właśnie krzaczka. Bo osobiście jestem zdania, że po prostu warto. I teraz coś muszę sprawdzić, tylko szybko. Okej. Okay. Czyli levele chyba po prostu nam zwiększają. Nie, to ile zabrałem poziomu daje właśnie tutaj tą opcję, faktycznie. Okej. Okay. I co tu mamy? Mniejsza regeneracja, więcej damage'a. Nie biorę. Natomiast właśnie to jest właśnie przykład drzewa. Drzewo nie dosyć daje wiele opcji, to często daje opcje bez kar. Jak na przykład tutaj, proszę, arbus. 3% obrony, czyli 3% mniejszy damage otrzymujemy. I dodatkowa szansa na to, że dostajemy wodę, kiedy otrzymujemy obrażenia. I okej, jeśli chodzi o narzędzie, wydaje mi się, że chyba po każdym jakby... jak to się nazywa, po każdym dniu, nocy dostajemy. No i w tym przypadku wezmę sobie tutaj ulepszenie pieprzniczki. Głównie dlatego, że ma większą szansę na lifestealowanie, no i chyba trochę też więcej będzie biło. Tak czy inaczej, no tak to się prezentuje. Podobne do Bortato, w niektórych względach, w innych totalnie odmienne. I jak często wspominam, jest to jedna z wielu gier tego typu, które chciałbym wam pokazać i prawdopodobnie w nadchodzących dniach nawet będziecie mieli okazję zobaczyć, bo... No nie mogę wiecznie czekać na to, aż się Bortato skończy, w szczególności, że tak tylko wam zapowiem, że... No lada moment powinien wychodzić już dodatek oraz aktualizacja, która daje lokalnego koopa. Przez lada moment mam myśl, nie wiem kiedy. Bo to pamiętam, że właśnie, no, chyba miało być właśnie w sierpniu. Tak czy inaczej, no. Bierzmy tutaj obronę, tutaj możemy wziąć w sumie kryta. I tak, nożyce. Powiem wam szczerze, potężna rzecz te nożyce, bo zawsze biłem tego, kto jest najmocniejszy. Ale ja i tak, czy inaczej, chcę przycinacze ulepszać. Głównie dlatego, że przycinacze będą tym, co będzie nas niejednokrotnie ratować w niebezpiecznych sytuacjach, kiedy jest dużo wrogów. No i dobra. O, i proszę, zaczynałem się już właśnie bardziej zaawansowani przeciwnicy, jak ci słoneczni kisy. Czy to mleczy w sumie. A mogę powiedzieć, że trochę można się na nich namęczyć, czy można przegrywać. Przynajmniej w demku tak można było, bo były naprawdę masakrycznie trudne momentami. Ale no... Na szczęście są tyle proste, że jak podejdą, po prostu widać, że będą chciał szarżować, można łatwo je zmusić do tej szarży, po czym zmienić trochę kierunek. Tak, podejrzewam, że może być teraz trochę łatwiej niż było w demie, albo co nieco jeszcze pamiętam. Przez co, no, nie będę aż tak strasznie ginął, przynajmniej nie na samym początku. Chciałem powiedzieć na wiośnie, ale podejrzewam, że potem trudniejsze wersje wiosny też będą. Tak czy inaczej udało się i proszę, witamina D, 10% uniku, czerwone. Co oznacza, że chyba to jest jedna z lepszych jakości, o ile nie najlepsza. Bierzemy. I znowu są wspaniałe rzeczy. Jak właśnie większy zasięg podnoszenia, czy szansa zadawania obrażeń, kiedy nas uderzą. Tak, przecież ja biorę większy zasięg podnoszenia. W tym przypadku, czy jesteś, co bym chciał w sumie? Powiedziałbym, że... refund na to drzewo. I proszę, kolejne. Jedna darmowa marchewka. To jest ogólnie fajna rzecz. Jak to mamy, przy okazji możemy skończyć ulepszać pieprzniczkę. Mamy jedną darmową marchew, więc nieważne, dzień, noc, będziemy mieć po prostu zawsze jednego marchewkowego asystenta. Mamy też większą szansę na marchwę. I okej, potwierdziło się teraz, że warzywne asystenty są też w nocy. W sumie nie wiem, czy wcześniej się to potwierdziło też, czy nie. Nieistotne, tak czy inaczej, no. Nie dosyć, że teraz zawsze na start mam przy sobie marchew, to jeszcze będziemy mieć więcej marchwi. A marchwie, no jak można zauważyć, są tutaj asystentami, którzy atakują. I tak, zobaczymy, jak w ogóle z wodą stoimy. Mamy setkę, nieźle. Jeśli dobrze pójdzie, może uda nam się zgromadzić wystarczająco, żeby mieć trzy nawet drzewa. Tak na dzień dobry. I widzę, że zdobyliśmy jednego levela, więc jest całkiem dobrze. I tak, w sumie jedno jest jeszcze, tak zapomniałem powiedzieć, to, że trzymajcie kciuki, żeby muzyka nie była na prawach autorskich, bo osobiście nie mam pojęcia, czy jest, czy nie. Okej, okay, i teraz dostaliśmy w sumie, powiedziałbym, nie najlepsze opcje, ale no, weźmy maczetę, bo czemu nie. I tak, znowu czyste niebo, niestety. A mówię niestety, bo chciałbym naprawdę, żebyście zobaczyli, jak wygląda, no, chociażby mgła, bo mgły tutaj najwięcej zmieniają.
Chociaż w sumie też, bo deszcze są ogólnie bardzo, bardzo super. Jak można się zresztą spodziewać, deszcze to jest bardzo dużo darmowej wody. Zawsze, kiedy po prostu mamy okazję mieć deszcz, to powinniśmy się z tego cieszyć. No i tak, zebraliśmy już 3 drzewa, więc no nieźle, nieźle. Jeszcze 20 parę sekund pozostało. Chodzę, żebym zbierał na kolejne drzewo, więc... Chociaż może? Nie, mamy to. Będzie 4. drzewo. Chciałem powiedzieć już, żeby brać krzaczka, ale jak widzicie, nie jest tak źle. A, i dla tych, którzy nie zauważyli poza paskiem życia tutaj, to mamy jeszcze tutaj taką fajną reprezentację przez kubeczek takiej herbatki zielonej. Nic, tu mamy cynk czerwonej jakości, więc bierzemy. Ryboflawina czegoś tak też dobrej jakości. 50% więcej damage na w pełni zdrowych, świetna. Tutaj darmowy grzyb. Co my tu jeszcze w sumie takiego mamy? Weźmy czosnek, bo teraz sekwencja zresztą będę większą szansą, żeby ogłuszać. I jeszcze więc 6 bonusów dla marchewek. Okej, z tych opcji lepszamy sierpa po prostu. I proszę, teraz na start mamy marchewkę i grzyba. A! I widzę, że zaczynają się już też inne rzeczy, o których... No, powiedziałbym, że częściowo zapomniałem, czyli złe, niedobre kaktusy, mordercy bez serca. O tak, nie mogło być za łatwo, teraz część kaktusów jest przeciwnikami. A czyż tak, nie będę ukrywał, jest w miarę prosto i zapamiętałem grę jako trudniejszą. Chociaż to może być, jak mówię, kwestia tego, że tutaj teraz balans trochę przesunęli na późniejsze wyzwania jakieś, zamiast od początku dawać większe wyzwania, jak to było w demku. Tak czy inaczej... No. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Poza samym faktem, że jak widzicie, no na razie sobie nawet radzę, mimo tego, jak jestem lamem i łopem, jak nie ogarniam. Ale to głównie jest zasługa, jak mówię, farta co do ulepszeń, podejrzewam. A w sumie, co jeszcze ciekawe, to... Nadal nie pojawiła się jedna rzecz jeszcze, o której bym... Może nie tyle chciał powiedzieć, co fajnie byłoby wam pokazać. Dobra, przycinaczki. Przecineczki kończymy. Przy okazji tak. Przy następnym właśnie dobieraniu narzędzi postaram się też zdobyć laczka, bo ogólnie laczek jest fajną bronią, się odbija między wrogami jako pocisk. Tak, pierwsze drzewo. Teraz pytanie, czy znajdziemy kolejne drzewa, czy będę musiał brać krzaki. Dobra, jest drzewo. A, i dla tych, którzy jeszcze zastanawiam, co jak kiedy, że tak idę sam, się nie przejmuję tym, że coś zostawiam. Prawda jest taka, że okej, zostawiam expy. Ale przykładowo krzaki, drzewa i tak dalej, to nie tak, że jest tutaj ich tak dużo. To mogę wam zdać tajemnicę, która no, dla mnie była trochę taka smutna. To wszystko jest mały obszar zapętlony. Więc dosłownie mówiąc, podnosząc drzewo, oto tutaj teraz na przykład, to tam jak widzieliśmy gdzieś indziej drzewo, to ono zniknie. Dosłownie jest to samo drzewo, tylko tam widzieliśmy z innej perspektywy. Proszę, idziemy do góry i znowu jest takie coś, pójdziemy jeszcze gdzieś, zaraz to się powtórzy. Więc tak. Taki właśnie niewielki informacji. I teraz tak, kapusta. Oczywiście, że biorę, bo nie ma żadnych minusów. Jeszcze dodatkowa karotka, oczywiście. W tym przypadku... Weźmy tomato. I tutaj weźmiemy to. Możemy ulepszać. Teraz pytanie, co chcę ulepszyć, czy sierpę jeszcze bardziej, czy maczetę? Więc może pójdziemy w maczetę. Okej! Okay. Będziemy mieć deszcz następnego dnia, a dzisiaj jest Dangerous Encounter. Czyli jest to, o czym chciałem mówić. Chociaż nie, to nie to. O, proszę. Chyba, że ten Dangerous Encounter, o którym myślę, będzie później. Bo osobiście muszę powiedzieć, że tutaj właśnie, jeśli chodzi o tego Dangerous Encountera, to jest takie starcie z Ala Bossem, to pamiętam właśnie z demka jako coś innego. Tego kaktusa nie było. Były tam za to chyba właśnie dwa nawet też takie bossy, którym się gracz musiał menedżyć tak pośrednio. I mogę wam powiedzieć, że nawet, że sama nazwa była świetna, bo była sucharem.
tym przeciwnikiem ogólnie była papryka. I tutaj mamy nawet achievement za pokonanie tego przeciwnika, nazywał się, jak widzicie, Prickly Pear. I właśnie tym, którego... tego, którego znałem, którego spotkałem, to był, w ogóle, Pepperoni. Tak, Pepperoni. Taki właśnie sucharek sobie. I widziałem też wam, jego pokażę, ale okazuje się, że go zmienili. I tak, jak widzicie, pełno wody wszędzie. Ale jeśli widzimy w kołże, to jesteśmy trochę wolniejsi. Tak, ja wiem, właśnie wspaniałe rzeczy, którymi są deszcze. I dlaczego mówię, że są wspaniałe? No właśnie tylko dlatego, że jest pełno wody. A ja osobiście uwielbiam wodę, bo dzięki temu mogę więcej brać drzew zamiast krzewów. Chociaż tak, nie pogardzę solidnym krzewem. No ale jak widzicie, i tak lepiej zawsze brać drzewa, bo prawda jest taka, że no, mieć decyzję, a mieć narzucone bierzesz albo nie bierzesz. Lepiej mieć decyzję, więc no. Spróbujmy jak najwięcej jeszcze tutaj drzew nagromadzić. I muszę przyznać, muzyczka przyjemna, chociaż liczyłem na to, że może się trochę zmieni. A widzę, że niestety w kółko będzie taka sama chyba. Nie jest jakaś wyjątkowo chwytliwa też coś, więc... No, tutaj na pewno trochę minus. Ale nie jest źle. Lifesteal za max HP 2. Czemu by nie? Dodge za damage. Czemu by nie? I co by tutaj wziąć? Osobiście bym wziął czosnka. A w tym przypadku... To jest świetne. Jest trochę lepszej jakości, więc to weźmiemy. I tak, kończymy sierpa. I tak, bierzemy naszych gwarantowanych pomagierów. I teraz tak... Nie kojarzę, czy oni byli w demku, czy nie. Ale mam takie właśnie teraz jeszcze grzybowe utrudniacze. Jakoś wyjątkowo bym się nimi nie przejmował. Da się unikać ich pocisków. Oczywiście ja, jak największy skończony jeł, będę w nie pewnie właził przez przypadek. Próbując zbierać... I tutaj nie pamiętam, kto się nazywa. Czy to jest, czy są jakieś składniki odżywcze, czy co. Ale ogólnie expy, mówiąc tak najbardziej po ludzku. No i wodę. Przy czym nadal, moim zdaniem, woda jest cenniejsza od expów. O, i dostaliśmy jeszcze jakiś achievement. Sprout Nemesis. Czyli pokonaliśmy 1000 sproutów. Nawet nie wiem, który wróg to jest sprout konkretnie. Ale wiem, że to jest kolejny jakiś unlock. I chyba nową roślinę to odblokował. Dobra, 15% zasięgu. I mamy nowe rzeczy tylko. I proszę, weźmiemy coś takiego, Seedbug. Właśnie na to czekałem. Seedbuga mogę łatwo przyrównać do... Jak to się nazywało? No... Niebieskiej różdżki z Vampire Survivors. Po prostu szybko strzela do wroga z najmniejszym HP, który jest w okolicy. Uwielbiam to. Głównie dlatego, że nie tylko, że do najbliższego wroga. Przepraszam, najbliższego? Nie, to nie biedny najbliższego. Najbliższego była niebieska różdżka. Ale właśnie nie chodzi o to, że tylko po prostu szybko bije, ale też tego, który ma najmniej HP. Tak mówiąc już to, o co mi chodziło, bo trochę się zaplątałem we własnych myślach. Więc najprościej mówiąc po ludzku, to nie jest broń jak niektóre, co to będą, powiedzmy, no bić byle co. Albo co bliżej tylko. Nie. Ta broń jest tak skonstruowana właśnie, ten Seedbug, że dzięki niemu odbywamy się już tych wrogów, którym jest najbliżej do śmierci. Okej, okay, kończy się czas, to weźmy sobie chociaż jeszcze jednego krzaczka. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Jest deszczowa noc, więc fajnie. Tutaj weźmy potas, żeby mieć większe obrażenia. Dragon Fruit jak najbardziej weźmiemy. Ogór jak najbardziej można wziąć. Zieloną paprykę bierzemy. I w tych opcjach tutaj... Weźmy chyba zmniejszenie speeda za damage i defense. Tutaj oczywiście, że pick up range. O, i przy okazji Brussels Sprouts, to już jest to nowe, co dostaliśmy na achievementie. Za sprouty. Więc no, widzicie, już się pojechałem nowe rzeczy. Jednak biorę dalej zasięg i... Oczywiście, że ulepszamy Seedbug, żeby miał lepszy zasięg. Teraz będzie miał trochę więcej i są... ćmy, czy motyle, czy coś. I o nich mogę powiedzieć, że ja pamiętam. I nie wiem, czy to jest po prostu efekt mandali, czy naprawdę one były. Bo bardzo mówię, że to jest właśnie efekt mandali, podobnie jak niektórzy mają z monoklem.
na głowie... Teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, ale ogólnie tego najbardziej znanego reprezentanta Monopoly, czyli tego naszego pana w garniaku. Z Wonsem. Ja osobiście powiem, że się z tym nie spotkałem, ale właśnie wiele osób, z którymi rozmawiałem, to mówiło, że byli w święcie przekonani, że on miał monokla. A tu się okazuje, że nie, efekt Mandali. Nigdy tam monokla nie było. Więc no. Podobnie może być właśnie z tymi motylami czy tam ćmami. W sumie bardziej chyba ćmy, bo... Okej, istnieją motyle nocne, ale... To mi bardziej przypomina ćmę niż motyla nocnego. Oczywiście mogę się mylić. Ale tak czy inaczej, potas. I... Tak jak mówiłem, bierzemy laczka. No i mam teraz właśnie takiego pięknego kapcia laczka, który będzie leciał we wrogów i się odbijał. Okej, okay, widzę, że mamy wiśniowych samobójców coraz więcej. Czy tam wiśniowych? Nie jestem pewien, czy są wiśnie, czy jakieś innowockie, ale tak czy inaczej. Mamy tutaj te takie, najłatwiej mówiąc, wrogi, które przychodzą się wybuchać w naszym otoczeniu. Tak czy inaczej... Nadal nie jest źle i... Nawet bym powiedział, że jest za dobrze. I tak, ja wiem, że to może naprawdę dziwnie zabrzmieć, że mówię, że jest za dobrze. Ale... Ja pamiętam, jak grałem w to demko. Ja tu czułem wyzwanie na różnych poziomach, na różnym etapie. Tymczasem tutaj, teraz, nie wiem, czy mam aż takiego wyjątkowego farta, czy co, ale naprawdę wydaje się być proste. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że od czasu, kiedy gram w to demko, dużo więcej siedzę w grach tego typu i trochę już lepiej sobie radzę. I tak, no niestety, jak widzieliście, nie widziałem niczego z naszych krzaków. Natomiast jeśli chodzi o drzewo, prawdopodobnie wezmę... O, w sumie co by tutaj wziąć? A weźmy sałatę. No i jeszcze lepsze obrażenie na tych wrogach, którzy mają pełne HP. Jeszcze szybsze strzelanie tego seedbaga, czy... Nie, no ulepszamy laczka. Też by laczek się bardziej odbijał. Bo mogę powiedzieć, że osobiście lubię laczka jako broń tutaj. I to z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest laczek. A po drugie dlatego, że jest ogólnie moim zdaniem dosyć dobrą bronią. Właśnie nie na początek, bo na początku jest dosyć mało wrogów i lepiej zainwestować w coś, co po prostu bije szybko albo bije dużo. A laczek... Laczek lepiej się sprawdza, jak już jest mnóstwo. Bo w ten sposób myślę, że on się po prostu odbija od jednego, od drugiego, od trzeciego. No to po prostu dobrze się komponuje z tym wszystkim. Chociaż oczywiście nie będę tutaj może też tak uwchodził z eksperta czy coś. Bo jakby to inaczej nazwać, no jak ostatnio grałem, to wiele rzeczy możliwe, że było inaczej. Teraz może raczek jest dobry, nawet jako pierwsza broń. Ale no. Kontynuując, my tylko, że go lubię, to mogę wam powiedzieć, że moja ulubiona broń nam się nie pokazała na tym podejściu. O, i proszę, kill off, można podmienić. Coś z tego, co tu mamy, można właśnie odrzucić, zamiast tego wziąć kill off. I to chyba pewnie o to chodziło z tym podmień 10 narzędzi. Tak podejrzewam. Tak czy inaczej, kończymy laczka. Ja to na razie nie będę chciał. Podmieniać? Co prawda mógłbym, ale po co? I tak. Jedna rzecz, którą swoją drogą muszę powiedzieć, że lubiłem na tej grze. Czemu lubiłem o tej grze? Lubiłem w tej grze, raczej powinien powiedzieć. Tak bardziej poprawniej. A to, że jeśli się dobrze orientuję, nie ma tu żadnej metaprogresji. W sensie, okej, okay, są unlocki. Ale chodzi o to, że nie ma metaprogresji na zasadzie, a musisz przegrać 20 razy, żeby potem kupić ulepszenie, przez co nie będziesz już tak często przegrywać, ale potem nadal i tak dalej. Jak na początku jest to niemożliwe, żeby wygrać, tak potem kupując te ulepszenia, to się nagle zaczyna wygrywać masakrycznie. Takiego, powiem szczerze, elementu, można powiedzieć, że no, brakuje w wielu grach, właśnie wampiropodobnych, że nie ma tych ulepszeń pomiędzy rozgrywkami, tylko od początku gracz jest w pozycji, w której może wygrać, a odblokowania są, powiedzmy, że w stylu Isaaca, czyli właśnie nowe rzeczy, coraz więcej nowych, zamiast, a teraz możesz dopiero wygrać, bo wcześniej brakowało ci jakichś rzeczy i proszę.
Brzoskwinia, darmowy Doge, czyli unikanie, i darmowy Lifesteal, czyli kradziejstwo życia. Świetna rzecz. Mniej prędkości za regenerację i zasięg, oczywiście. Seedbug kończymy. I co mogę powiedzieć? Dodatkowo. No. Broń, które właśnie tutaj udało się zebrać, są naprawdę świetne tym razem. Jest tu wiele z moich bardziej lubianych, ale naprawdę największych moich faworytów to tym razem nie dostaliśmy. Przy czym nie będę udawał, Kilofa dosyć lubiłem, ale też nie jest faworytem. Mój faworyt, nawet nie wiem, czy jest dostępny dla farmera, bo mówiąc szczerze, i to tak totalnie nie żartując, wydaje mi się, że poza niewielkimi wyjątkami, naprawdę mogą być tu jakieś bronie dostępne tylko dla konkretnej postaci. O, przy okazji złapaliśmy Magnesa na wodę, przez co woda z okolicy nam się automatycznie zebrała. Ale tak, naprawdę nie powiem, czy można było farmerom zdobyć daną broń, czy nie, tą, o którą mi chodzi. Przez co też, no, może nie będę na razie opowiadał, jak ona działa. Ale powiem wam tylko tyle, to jest pełnoprawna łopata. Nie szpadel, łopata. Ale jak widać, nie ma. Są widły, jest kilof, są nożyce. Ja chcę być podmiany. Jak mówiłem, no nie widzę trochę sensu w tym, ale... Nie, trzymajmy się tego, co mamy. O! I w nocy mamy już finalnego bossa. Więc tak, zobaczymy, co to tym razem będzie. Bo, jak mówię, oryginalnie tutaj był tak zwany pepperoni, a nie ten kaktus, więc zobaczymy, co będzie tam. Chociaż myślę, że tu był też ten kaktus i to ja coś mieszam. Jak mówię, jeśli ktoś coś wie, to może też mnie poprawiać, informować. Tak czy inaczej, no póki co, ułaśmy sobie tym farmerem, patrzmy, jak nasze narzędzia, nasiona, czy cokolwiek my tu mamy, nasze kapcie. Po prostu jak to wszystko robi rzeź wśród tych zmutowanych roślin. Na drugą ciekawe, już drzew podniosłem na tym podejściu. Bo 30 na pewno nie mamy. Na pewno zdecydowanie mniej. Ale fajnie byłoby naprawdę wiedzieć. Nie wiem, może zobaczę szybko. Nie, nie ma tu żadnego licznika. A, trochę szkoda. Naprawdę fajnie byłoby wiedzieć, ile już ich podniosłem. I dobra, co my tu mamy? Defense, rzecz jasna, że tak, Eggplant nie. Kiwi, mogę wziąć to, oczywiście, że mogę wziąć to, nie. Tutaj kryt za prędkość ataku, nie. Oczywiście, że to biorę. I teraz tak. Jest tutaj coś, co bym chciał? A zróbmy jednego rerolla, może będzie coś lepszego. Weźmy parsnipa. Watermelon, zawsze. Figa, lifesteal. Przy okazji, jak trafi lifesteal, to jeszcze przyspieszają się ataki, świetna rzecz. Banan, oczywiście. To nie wiem, co to jest, ale 5% mniej defensa za 15 obrażeń, potężna rzecz. A weźmy. I nadal nie ma, więc znowu skip. Na chwilę, next forecast słonecznie. To będą jeszcze coś inni i dalej to będzie. Ciekawe. I swoją drogą, tak, jest to inne. Tych tutaj dwóch połówek awokado też nie było. Więc, no trochę się nas zmieniało. Ale tak czy inaczej, próbujmy się teraz ich pozbyć, bo podobnie jak w naszych przygodach w Brotato, tak i tutaj tak naprawdę nie trzeba eliminować tych bossów do niczego. Natomiast jeśli się to zrobi, to rzecz jasna, gra nas za to wynagradza. W tym przypadku osiągnięciami i nowymi odblokowajkami, więc nie mówię, że mi się to uda, ale chciałbym próbować się ich pozbyć poprzez pokonanie ich. Co, to nie wiem, czy będzie proste, ale na pewno się chce osiągnąć, warto byłoby łapać warzywnych towarzyszy, jak tylko ich będę widział. I okej, pierwszy awokadziak pokonany, drugi też i od razu się skończyło po tym. I mamy trzeci w męcy, czyli udało się. Chyba trzy. Tak się raczej wygrałem, czyli jednak faktycznie 10 dni. I tak, Forbidden Pear. Za to dostajemy ten... Za to pokonać Pre-Clippera, dostajemy Reward Produce, czyli to chyba to można zdobyć. Pre-Clippera.
I okej, na przytrafieniu możemy nałożyć jakby na cel coś, jak ten cel zginie, to wybucha napięć tych kolców. To już widzieliśmy, to jest o 1000 sproutów. I know the feel, bro. Avocabros, tak się nazywali, fajnie. Ja zamierzam awokado, kiedy się zbierze, przy czym on harvest chodzi, jak się podniesie tego koleżkę chyba z ziemi. Stworzymy awokado, które trwa 4 sekundy dłużej. Nie wiem, nie jestem pewien. Tak czy inaczej odblokowaliśmy lato, podczas którego mogą być burze i pożary. I niestety mgły nie pokazaliśmy. I this is just beginning. Wygraliśmy dowolny sezon jako farmer, za co dostaliśmy rzodkiewkę. To daje darmo rzodkiew, większą szansę na spełnienie rzodkiew i rzodkiew szybciej się porusza. No. I to tyle. Tym wszystkim sumuje się właśnie gra Noxious Weeds. I jeszcze, jakbyście nie byli pewni, można wejść na pro... Chciałem powiedzieć, że nie ma tego. Wcześniej tego tu nie było, jak zaglądałem sobie. I okej, każdą postać się osobna. Complete yes the beast to unlock this challenge. I tak, to definitywnie pokazuje to, o czym właśnie mówiłem, że będą inne postacie i każda postać ma swoją pulę broni. Ale niestety jednak muszę cofnąć trochę to, co mówiłem. Cholera. Są metaprogresje. No to na pewno daje to trochę już minusu po cenie ostatecznej tej gry, ale tak czy inaczej, tu są właśnie te dwie postacie, mam 24 i nie wiem, czy ją widziałem, tą postać, czy to jest jakaś inna. Tak czy inaczej, swapować narzędzia możemy w kolejnym epizodzie, albo ja sam sobie to mogę prywatnie zrobić, zależy od tego, czy chcecie, czy nie. I ze wszystkich rzeczy tutaj, co mogę powiedzieć, na pewno wiem, co to za postać. I chyba on właśnie ma moją ulubioną broń, którą nie pamiętam, czy wspominałem, co jest, czy nie, ale jest to pełnoprawna, stuprocentowa łopata. Tak, łopata. Tak się raczej. No i tutaj mamy jeszcze spis wszystkich osiągnięć, które udało nam się zrobić. Okej, czyli to tak jakby z Jidem to byli Bluebird Knights, czyli dosłownie borówkowi rycerze. No to Spice i właśnie Defeat Red Pepper Oni. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Nie wiem, gdzie on teraz będzie. Ale no, ale będzie. Bell Pepperoni. Widzicie, jest pełno sucharków. Jala Pepperoni. Potem tu jest The Corn. You're amazing. Nie. Tam za pierwszą przegraną jest zbieranie wody. No, widzicie, pełno tego. Gierka może największa na razie nie jest, ale osobiście bardzo polecam. No, trochę szkoda, że jest to. Moim zdaniem to nie jest potrzebne. Ale tak czy inaczej, no, na tym kończę odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, cóż. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej Noxious Weedsów. Bo jeśli będziecie chętni, to ja jak najbardziej mogę dalej kontynuować to. I spokojnie, to, że będą nowe odcinki z Noxious Weedsów, czy jakichkolwiek innych gier, które w najbliższych dniach zobaczycie, których jeszcze na kanale nie było, nie oznacza, że znikną z tych serii, które były do tej pory. Brota to nadal będzie. Może rzadziej, w ostatnim jakoś tak nie wychodzi dużo. Talented nadal będzie, jeśli kiedykolwiek uda mi się cokolwiek tam osiągnąć. Alchemikiem, rzecz jasna. I no, Elden Ring. Tutaj nawet nie wiem, czemu ktoś miałby pytać. Eldena musimy skończyć. Przynajmniej raz z tym DLC-kiem. Najlepiej dwa razy. I jako czarodziej, i jako wojak. Ale jak będzie, tak będzie. I dobra, starczy już tego, więc naprawdę trzymajcie się, no i hej, hej.